Witam Państwa, dzień dobry w trzeci czwartek Nowej Polski. Za chwilę temat dnia pod intrygującym, a zgaduję, że denerwującym niektórych tytułem Nasi Żydzi. Najpierw jednak tradycyjnie rozkład jazdy. Jutro o 20:00 kwartet polityczny. W sobotę o 20:00 profesor Marek Belka, w niedzielę o 20:00 profesor Aleksander Smolar, w poniedziałek Malwina Dziedzic z polityki o polskich mediach, o tym, czy zdały, czy oblały, albo dokładniej dlaczego oblały egzamin ostatniego ośmiolecia, jak mogą się odrodzić, jaki powinny przeprowadzić rachunek sumienia. Więc znowu codziennie mam coś dla Państwa, coś ekstra, a teraz adrem. Od 7 października mamy konflikt, de facto wojnę na Bliskim Wschodzie, wojnę w Strefie Gazy. Ktoś może zadać fundamentalne pytanie, dlaczego ona wybuchła, o co chodzi? Wytłumaczenie pierwsze, czasem prostota nie jest zła. Terroryści z Hamasu uwielbiają zabijać Żydów. To dla nich jest wartością samą w sobie i celem samym w sobie. Ale przecież to nie są kompletni idioci. Oni znali i znają Izrael. Oni wiedzą, jak działa to państwo. Oni wiedzą, że to państwo ma absolutną, pozytywną obsesję na punkcie A. bezpieczeństwa, B. obrony swoich obywateli. Więc doskonale wiedzieli, że bestialski mord na 1400 Izraelczykach musi wywoływać reakcję ostrą, twardą, stanowczą i kategoryczną. Być może na to liczyli. Dzień po tym ataku w Europie Zachodniej zaczęły się antyizraelskie demonstracje. Tak, nie przeciwko Hamasowi, ale przeciwko Żydom Izraelowi. Wydaje się, że to cudownie skoordynowane, prawda? Przypadek czy działanie Iranu, Rosji? Wydaje mi się, że przypadków w tym nie było absolutnie żadnego. Dzisiaj słyszymy o postulat zgłaszany szczególnie w Europie Zachodniej, by doszło do zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Zawieszenie broni w sensie ustanowienia korytarzy humanitarnych, by dowieść lekarstwa, wywieźć rannych, ma to oczywiście sens. Ale generalne zawieszenie broni zawsze jest prezentem dla agresora i okupanta. To Putin chciałby zawieszenia broni w Ukrainie, by móc się dozbroić, przegrupować. To Hamas chce zawieszenia broni w Gazie, by móc się schować swoją terrorystyczną infrastrukturę i przegrupować. To zawsze są prezenty dla agresorów i wydaje mi się, że prezenty zupełnie niezasłużone. Ofiarami Hamasu byli Żydzi. Aha, jeszcze a propos zawieszenia broni. Naprawdę chcą zawieszenia broni? Super. 6 października obowiązywało i trwało zawieszenie broni. Wystarczyło tego nie niszczyć. Ofiarami Hamasu są oczywiście Żydzi, ale także Palestyńczycy. Palestyńczycy traktowani przez Hamas jako mięso armatnie, żywe tarcze, a martwi Palestyńczycy służący Hamasowi jako broń propagandowa. 30 lat temu, w 1993 roku, byłem w Strefie Gazy, byłem w Dżabali, gdzie dzisiaj toczą się walki między Hamasem a IDF, czyli siłami obrony Izraela. Swoją drogą, z jednej strony paskudne miejsce, brud, ubóstwo, nie chcielibyśmy tam mieszkać, ale z drugiej strony miejsce, gdzie wystarczy pójść na 5-minutowy spacer, żeby znaleźć się na pięknej plaży nad Morzem Śródziemnym, aż się prosi o porty, aż się prosi o ośrodki wypoczynkowe, hotele. To wszystko można było przez te 30 lat zbudować. Nawiasem mówiąc, dokładnie wtedy, kiedy byłem w Izraelu i w Strefie Gazy i rozmawiałem z premierem Izraela Ichakiem Rabinem, w Oslo jego kolega, przyszły prezydent i także premier Izraela Icchak Rabin prowadził negocjacje pokojowe z delegacją OWP, Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Hamas porozumienie z Oslo odrzucał. Hamas odrzucał i odrzuca wszelkie oferty pokoju, spokoju. Wziął władzę, został wybrany w demokratycznych wyborach. Palestyńczycy wybrali Hamas i dzisiaj, przykro to powiedzieć, ponoszą tragiczne konsekwencje wyboru, którego sami dokonali. W tym, że w 1993 roku zapytałem premiera Rabina, czy możliwe jest w ramach jakiegoś porozumienia pokojowego podzielenie Jerozolimy. Spojrzał na mnie, jakbym powiedział, coś skrajnie niemądrego i stwierdził, Jerozolima to serce i dusza Izraela i narodu żydowskiego, nie może być podzielona, nie możemy oddać ani drobnej jej części. Jak wiemy, ekstremista izraelski 2 lata później Rabina zastrzelił na wiecu w Tel Awiwie. Pokój ma wrogów oczywiście ekstremistów, wśród ekstremistów po obu stronach, ale już 7 lat po tych słowach, które usłyszałem od Rabina, na stole Palestyńczycy mieli kolejne porozumienie pokojowe. Premierem był były szef izraelskiego sztabu Ehud Barak. Porozumienie dotyczyło stworzenia państwa palestyńskiego i podzielenia Jerozolimy. Więc cel, który stawiali sobie od ponad 50 lat, zostałby zrealizowany. Ale tak jak Hamas w 1993, taki OWP i Arafat, porozumienie z Izraelem odrzucili. Ktoś tu powie prezentuje to stanowisko proizraelskie, wyjaśnię, że częściowo, a może w dużym części tak, ale nie jestem głuchy na argumenty drugiej strony. Mam przyjaciół wśród Palestyńczyków, ludzi, których znam od 40 lat, z niektórymi z nich studiowałem, niektórzy byli później bliskimi doradcami Jasera Arafata, niektórzy pozostali w Polsce, tu mieszkają. Rozumiem tragedię tego narodu, jak oni sami się określają, narodu bez ziemi. Rozumiem ich pragnienia i marzenia. Problem polega na tym, że za każdym razem dla realizacji tych marzeń stawiają sobie także cel zupełnie nierealistyczny. Wszystkie wojny na Bliskim Wschodzie w roku 1948, 1956, 1967, wojna sześciodniowa, 1973, wojna Jom Kippur. Za każdym razem celem państw arabskich, otwarcie deklarowany, była likwidacja państwa Izrael. Izrael, nawet jeśli zaskoczony jak w 1973 roku, zawsze wygrywał. Żydzi byli lepsi, mądrzejsi, lepiej zorganizowani, mieli lepiej wyposażoną armię. W 1967 roku, gdy była wojna sześciodniowa, w komunistycznej Polsce większość kibicowała Izraelowi. Wszyscy wiedzieli, że w kierownictwie państwa Izrael i wśród dowódców izraelskich bardzo licznie byli reprezentowani polscy Żydzi. Mówiło się wtedy w Polsce, że a z kolei państwa arabskie były sojusznikami Związku Radzieckiego. W związku z tym często i gęsto mówiło się wtedy, że nasi Żydzi zlali dupy ich Arabom. A propos Arabów, pojawia się pewne pytanie, dlaczego żadne z 21 państw arabskich nie chce przyjąć u siebie Palestyńczyków. Niektóre z tych krajów są bardzo duże, miejsca na pewno by starczyło, a jednak chętnych nie ma. Nie ma, bo tym wszystkim państwom Palestyńczycy są tam potrzebni, tam gdzie są, jako narzędzie, jako ropień na ciele Izraela, jako nierozwiązywalny problem państwa żydowskiego. Kolejne pytanie. Między rokiem 1948 a 1967 rokiem Egipt kontrolował strefę Gazy, a Jordania większość Jerozolimy i cały zachodni brzeg. Dlaczego te dwa państwa na mocy wspólnej decyzji nie stworzyły państwa palestyńskiego? To było bardzo proste. Jak ogląda się zdjęcia z 1967 roku, to dowódcy izraelskiej armii Moshe Dayan z opaską na oku, Icchak Rabin i Ursi Narksis plus zwykli izraelscy żołnierze dotykali ściany płaczu, która po 2000 latach znowu była izraelska. Egipt i Jordania nie chciały państwa palestyńskiego, dokładnie z tych samych powodów, dla których państwa arabskie nie chcą widzieć u siebie Palestyńczyków. Słyszymy, co jest prawdą, o licznych ofiarach w Gazie. Są chyba nieuniknione, biorąc pod uwagę, że wszystkie instalacje terrorystyczne, wyrzutnie rakietowe Hamas z premedytacją zainstalował w szpitalach, w szkołach. Tak, nie Izrael je tam instalował, nie Izrael przeznaczył na to miliardy dolarów pomocy gospodarczej dla Gazy. Nawiasem mówiąc, w dużym stopniu rozkradziony. Liderzy Hamasu mieszkają sobie wygodnie w hotelach, apartamentach i domach w Dosze, w Katarze. Dysponują majątkami sięgającymi 2-3 miliardów dolarów i spokojnie z tych swoich wygodnych apartamentów sterują Hamasem, który uderza w Żydów i w Palestyńczyków pospołu. Sytuacja z 7 października, oczywiście, że ofiary, jak mówię, są po obu stronach, nikt tego nie kwestionuje. Każda ofiara jest tragedią, każde dziecko, które ginie, to jest olbrzymia tragedia. Ale czy jest rzeczywista symetria? Z jednej strony horda terrorystów z Hamasu, którzy wpadają na terytorium Izraela, dokonują rzezi, mordują, palą ludzi żywcem, ucinają dzieciom, niemowlakom głowy, nastolatkom, którzy są na festiwalu muzycznym, ręce, rozstrzeliwują i gilotynują rodziców na oczach dzieci. To jest jedna strona, a druga strona Izrael, który z góry informuje, że w ramach walki z Hamasem uderzy za chwilę w punkt A, B, C, D i prosi, apeluje, by ludność cywilna opuściła budynki, w które Izrael chce uderzać. Więc jest to, powiedziałbym, naprawdę daleko posunięty humanitaryzm w ramach sytuacji, która oczywiście jest tragedią i Palestyńczyków, Izraela. Izrael, atakując strefę Gazy, musi się liczyć z tym, że w tunelach Gazy jest ponad 200 zakładników, że walcząc z Hamasem ryzykują śmierć nie tylko Palestyńczyków, ale i obywateli swojego kraju. Wiedzą, że nie ma wyjścia, że dla bezpieczeństwa Izraela i przyszłości Izraela Hamas musi być zniszczony. Zawieszenie broni, o którym mówiłem, ale wczoraj, znajdą to Państwo na YouTubie, na Twitterze, wypowiedź relacjonowana w mediach na całym świecie, wypowiedź ważnego przedstawiciela Hamasu. Gazi Hamad mówi otwarcie: zaatakujemy Izrael jeszcze raz, ile razy będzie trzeba. Naszym celem jest likwidacja państwa Izrael. Mamy rację i nie spoczniemy, póki tego nie osiągniemy. W związku z tym Izrael musi wygrać wojnę i militarną, i propagandową, która się toczy na wszystkich frontach. Istnieje coś, co jest nazywane w Izraelu i w zachodniej Europie Pallywood, czyli propagandowa operacja skierowana przeciwko Izraelowi, operacja palestyńsko-libańsko-irańsko-arabska. W internecie pojawia się na przykład pan Fafo. Pan Fafo, bohater propagandowych filmów palestyńskich, jednego dnia cieszy się, że Hamas uderzył na Izrael, drugiego dnia teatralnymi łzami płacze po uderzeniu Izraela na Gazę, trzeciego dnia jest ratownikiem medycznym, czwartego dnia umiera, a piątego już na grafice występuje jako zdobywca Oscara za pojawienie się w ciągu paru dni w tak licznych rolach. Niestety ta propaganda jest bardzo skuteczna, co widać na amerykańskich uniwersytetach i w miastach zachodniej Europy. Wielka propagandowa robota wykonywana przez Rosję, która część tej operacji sponsoruje. Zresztą proszę zwrócić uwagę w Polsce. Z tych samych kont w internecie, w których leciała przez długie miesiące propaganda antyszczepionkowa, a potem antyukraińska, a teraz leci propaganda antyizraelska. Ta sama ruska robota. Rosjanie są w tej robocie propagandowej i w destabilizowaniu Zachodu, bo to jest podstawowy ich cel, bardzo sprawni, tak jak w latach 80., pod koniec lat 80. w całej Europie Zachodniej organizowane były demonstracje przeciwko instalacji amerykańskich rakiet Cruz i Pershing. Tak teraz mamy demonstrację przeciwko Izraelowi, który korzysta ze swojego niekwestionowanego prawa do samoobrony. Żeby było dziwniej, śmieszniej, dramatyczniej, może tragiczniej, bardzo w obronie Hamasu Palestyńczyków walczących z Izraelem występują ludzie LGBTQ i tak zwana wspólnota queers. No nie życzyłbym ludziom LGBT, którzy bronią Palestyńczyków w zachodniej Europie, żeby sobie pojechali na wycieczkę do Gazy. Jak dobrze by im poszło, to straciliby ręce, i jak gorzej, to straciliby głowy. Wraca w związku z tą eksplozją antysemityzmu w Europie Zachodniej i w Ameryce hasło powtarzane przez Izraelczyków i Żydów na całym świecie od czasu Holokaustu i II wojny. Never again, never again, nigdy więcej, niech to się nigdy nie powtórzy. I oczywiście sytuacja, kiedy jednego dnia, 7 października, ginie w tragicznych starciach największa liczba Izraelczyków od czasu Holokaustu, przywołuje te tragiczne wspomnienia z czasów wojny i myśl o tym, że powtórka jest możliwa. Oczywiście w ramach tej walki propagandowo-ideologicznej powtarzane są argumenty, że nie chodzi o antysemityzm, ale chodzi o antysyjonizm. Antysemityzm coraz częściej i coraz bardziej regularnie nazywa siebie, sam siebie antysyjonizmem. Antysyjonizm to jest swoisty kamuflaż, ale ktoś, wydaje mi się, bardzo mądrze powiedział ostatnio, że Izrael nie jest powodem, dla którego istnieje antysemityzm. To antysemityzm jest powodem, dla którego Izrael musi istnieć. Nie ukrywam, bo chcę tu grać fair, że w tym sporze z oczywistych względów jestem po stronie Izraela. Dlaczego? Po pierwsze, zawsze, tak jak w przypadku Ukrainy, wolę być ofiarą niż agresorem i najeźdźcą. Z cywilami, z normalnym społeczeństwem demokratycznym, a nie z terrorystami. Nie zapominam, że państwo Izrael to jest państwo w sporej części zbudowane przez polskich Żydów. Jest państwo, którego twórcą był człowiek, najwybitniejszy obywatel Płońska, Dawid Ben-Gurion. Ben-Gurion, jakby potem policzyć premierów Izraela urodzonych, wykształconych w Polsce, Icchak Szamir, Menachem Begin, Szymon Perez, cała plejada. Trudno sobie wyobrazić tamto państwo na Bliskim Wschodzie bez polskich Żydów, wcześniej obywateli RP. Drugi element, wydaje mi się, że poparcie dla państwa Izrael, dla Żydów, dla państwa żydowskiego, to jest forma, powiedziałbym, jakiejś odpłaty moralnej za antysemityzm, za szmalcowników, za Jedwabne, za Radziłów, za Izbice, za Kielce, za tory, za to, co się działo przy torach do Treblinki i za marzec 1968 roku. Po prostu elementarna solidarność z narodem, który miał zniknąć z powierzchni ziemi. Przed sekundą tutaj, drodzy Państwo, poszedłem sobie na kawę na plac Trzech Krzyży. Po drodze jest budynek, na którym jest tablica upamiętniająca papierosiarzy. Papierosiarze to byli chłopcy żydowscy, którzy w czasie okupacji uciekli z getta. Tu po drugiej stronie ulicy, tuż za pomnikiem Witosa, był budynek, który przed wojną to było liceum Świętej Jadwigi, elitarne liceum dla dziewcząt. W czasie okupacji hotel dla żołnierzy SS i Wehrmachtu. Ci żydowscy chłopcy, ryzykując życie w każdej sekundzie, papierosy sprzedawali właśnie niemieckim żołnierzom. Gdybym wyszedł z budynku, w którym teraz jestem, to mniej więcej za 15 minut doszedłem do Świętokrzyskiej, czyli do murów getta. Gdybym poszedł kawałek dalej, tak jak szliśmy w marszu 1 października, to pokonywałbym tę samą trasę, którą pokonywał Janusz Korczak z żydowskimi dziećmi z sierocińca, idąc na Umschlagplatz, z którego pojechali do obozu w Treblince, obozu zagłady, by zginąć w komorach gazowych. Ta ziemia, polska ziemia w Warszawie nie tylko, jest nasączona żydowską krwią. Powietrze tutaj wciąż drży od krzyków mordowanych Żydów, setek tysięcy ludzi, więc to byli ludzie, ktoś powie, etnicznie nam obcy, ale to nasze siostry, nasi bracia, współobywatele, tego samego państwa, w którym mieszkali nasi przodkowie, więc solidarność z nimi, wydaje mi się, na swój sposób naturalna. No oczywiście, że nie, to nie przekreśla to krytycyzmu wobec niektórych działań państwa Izrael. Ludzie mają do tego prawo, ale znowu kat i ofiara, sprawca i ofiara. Łatwo tego rozróżnienia dokonać i trzeba stanąć po właściwej stronie. Mówiłem, że znam Palestyńczyków, rozumiem ich dramat, rozumiem ich tragedię. Tak się po prostu składa, że w tym mieszkaniu zwanym przez jednych Palestyną, a przez innych Eretz Syjon i Jerusalem, jak hymnie Izraela, bo jest trochę za mało miejsca na dwie rodziny. Pokój, mimo że szalenie trudny do osiągnięcia, wydaje mi się, że nie jest kompletną abstrakcją, ale jest jeden warunek. Palestyńczycy muszą nie tylko uznać swoje prawa do swojego państwa i do swojej ziemi, ale także prawo Izraela do istnienia. Powtarzane jest to hasło przez Arabów, przez zachodnich Europejczyków from the river to the sea, czyli od rzeki Jordan do morza. Tam się mieści Izrael i to jest from the river to the sea, Palestine will be free, czyli Palestyna będzie wolna od rzeki do morza. Od rzeki do morza, czyli tam, gdzie jest dziś Izrael. Czyli implicite jest zawarte w tym haśle, jest zawarty postulat likwidacji państwa żydowskiego. Izraelczycy Żydzi przez 75 lat stworzyli państwo, które jest politycznym, gospodarczym cudem. Potęgę polityczną, potęgę militarną, potęgę technologiczną. Inaczej niż w czasie wojny to państwo ma prawdziwych sojuszników w zachodniej Europie, w Ameryce i nie tylko. Izrael nie przestanie istnieć. Państwo żydowskie nie zniknie. Czym szybciej Arabowie, Palestyńczycy to zrozumieją, tym szybciej pojawi się cień nadziei na to, że będą żyli w swoim państwie. A co do geopolityki, o której zacząłem, wybór wydaje się prosty. Można być w drużynie, w której są Rosja, Chiny, Syria, Iran, Libia, albo w drużynie, w której jest Polska, Ukraina, Izrael, Zachodnia Europa i Ameryka. Czy państwu się wydaje, że ten wybór między jedną albo drugą drużyną jest trudny? Wydaje mi się, że jest szalenie łatwy. To tyle o naszych Żydach, ziemi świętej, jak mówią niektórzy, ziemi Izraela, jak mówią jeszcze inni, i Palestyńczycy, jak mówią jeszcze inni. Czy Polska powinna pomóc Izraelowi militarnie w przypadku zaostrzenia konfliktu? Nie, dzień dobry panu, nie wydaje mi się, że była taka potrzeba. Ani Izrael tego by nie chciał, ani Polska nie powinna się mieszać w ten konflikt. To wszystko, co ja mówiłem, to są oceny na poziomie moralnym, etycznym, politycznym, ale nawiązując do rzeczy, o których tu mówiłem, w izraelskiej armii wciąż jest dość Polaków. Jesteśmy tam bardzo solidnie reprezentowani, nie musimy pomagać Izraelowi militarnie, tym bardziej, że jest to potęga militarna, jak powiedziałem. W ciągu 3 dni Izrael zmobilizował 300 000 rezerwistów, w ciągu następnych 4 400 000, więc razem z regularną armią to jest w tej chwili prawie 900 000 ludzi pod bronią. W Gazie nie ma jedynej słusznej racji i jedynie słusznie zaatakowane z samej strony. No, panie Henryku, wydaje mi się, że starałem się ważyć te racje. Tak jak powiedziałem, ja nie twierdzę, że Palestyńczycy nie mają prawa do swojego państwa, że nie mają racji. Nie lekceważę palestyńskich ofiar wśród ludności cywilnej. Mówię tylko, że na tym etapie Palestyńczycy są ofiarami Hamasu w takim samym stopniu jak Żydzi niemal. Czy jest pan w stanie przyznać trochę racji stwierdzeniu nie rób drugiemu co dobre miłe? Jestem, pani Henryku, ale nie bardzo wiem, co pan ma na myśli. Ale jest też powiedzenie, jeśli się trzymamy powiedzonek, oko za oko, ząb za ząb. Izrael zawsze będzie bronił swojego państwa, swoich obywateli. Kto uderza, zabija bestialsko niewinnych Izraelczyków, poniesie za to karę. Dlatego brutalnie, niebrutalnie, krok po kroku Hamas trzeba wyeliminować. Jeśli nie byli w stanie zrobić tego Palestyńczycy, zrobią to Izraelczycy. Musi być jedna skrajność albo dwa osobne kraje. No byłyby, dobrze, były możliwe dwa osobne. Mówiłem o tym, że dwa razy w 1993 roku i w 2000 taka oferta była na stole. Przywódca Palestyńczyków Arafat za drugim razem ofertę odrzucił, ponieważ porozumienie nie zawierało zgody na powrót do nas na zamieszkiwany wcześniej terytoria potomków tych, którzy musieli je opuścić. No trudno, żeby Żydzi wyprowadzili ze swojego państwa, ze swojego kraju, który zamieszkują, dlatego, że chcieliby ich dom i ich ziemię zastąpić inni. Powiem, co może to się niektórym nie spodobać, gdyby teraz na krakowski Kazimierz, do Warszawy, do Sandomierza, do Lublina wrócili potomkowie Żydzi po Żydów polskich, którzy mieszkają w Ameryce, w zachodniej Europie i chcieliby, żeby się ludzie wyprowadzali ze swoich mieszkań, też chętnych nie byłoby zbyt wielu wyprowadzki, a sprzeciw byłby ogromny. Zgadza się to, co pisze pan Tomasz Wiejski. Technologicznie Izrael jest potęgą, wydaje się, że największą na świecie. Politycznie jest osłabiony przez rząd Netanyahu, który postępuje nieracjonalnie, często i w polityce zagranicznej, i wewnętrznej, próbując zrobić z praworządnością Izraelu to, co Kaczyński próbował zrobić z praworządnością w Polsce, ale osiągnięcia tego państwa są niewiarygodne, czynią go z potęgą, z którą żaden kraj arabski, wszystkie kraje arabskie razem, plus Iran, nie arabski, perski Iran, nie są w stanie rywalizować, po prostu. Pan Andrew pisze, że przestrzegać rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jasne, tylko że problem Organizacji Narodów Zjednoczonych polega na tym, że jest to organizacja w dużym stopniu obecnie zdominowana przez Chiny, Rosję, sojuszników arabskich i nie tylko arabskich tych dwóch krajów. Dla przykładu podam, że w forum socjalnym Rady Praw Człowieka ONZ od dziś kieruje Iran. No, fantastyczny obrońca praw człowieka, więc ONZ zawsze stanie po stronie kraju arabskiego i wroga Izraela i prawie zawsze stanie przeciw państwu Izrael. Cud stał się, że Izrael powstał na mocy akurat decyzji ONZ, ale był to trochę inny ONZ, drobne 75 lat temu. Czy nie byłoby słuszne, by państwo Izrael wycofało się na swoje wcześniejsze granice po każdym konflikcie z Hamasem? Ale gdzie pani Dominiku, miałoby się dalej wycofywać Izrael? Ja tylko powiem, że Izrael się ze strefy Gazy wycofał. Nie może się wycofać bardziej. W tej chwili poza żołnierzami izraelskimi, jedynymi Żydami, Izraelczykami na terenie Gazy są zakładnicy przetrzymywani przez Hamas. Więc apel o wycofanie się Izraela jest apelem o to spełnienie postulatów Hamasu, Hezbollahu, Iranu i wszystkich wrogów Izraela. Mowy nie ma. Padło tam w tym poprzednim pytaniu, padła słuszna uwaga, że Izrael już dawno wyszedł poza ustalone w latach 60. granice. No, ma pan rację, jeśli chodzi o na przykład osiedla na zachodnim brzegu Jordanu. Jeśli już trzymać się tych nieszczęsnych rezolucji ONZ, to rzeczywiście te budowa tych nowych osiedli te rezolucje łamała. Izrael też, to trzeba przyznać, posługiwał się polityką faktów dokonanych, uznawał, że im szybciej zbuduje osiedla na zachodnim brzegu Jordanu, tym szybciej zagospodaruje te ziemie przez setki tysięcy Izraelczyków i te ziemie staną się znowu de facto izraelskie w każdym sensie, nie tylko historycznym, ale także faktycznym. Dokładnie. Pani Grażyno, zgadzam się. Teraz sobie wyobraźmy sobie, szanowni państwo, żeby to wszystko odnieść się do Polski. Wyobraźmy sobie, że w obwodzie kaliningradzkim jest jakaś zainstalowana organizacja terrorystyczna, która dysponuje wielką infrastrukturą i ta organizacja stawia sobie za cel likwidację państwa polskiego. Odpala z obwodu kaliningradzkiego setki tysiące rakiet uderzających w polskie miasta, w Suwałki, Augustów, miasta na Kętrzyn, miasta na Warmii, na Mazurach. Potem ci terroryści dokonują wypadu, mordując 1400 Polaków. I co robimy, szanowni państwo? Mówię państwu, co robimy. Robimy dokładnie to, co robi państwo Izrael. I co więcej, ta operacja polskiego państwa, zupełnie niezależnie od tego, czy kieruje nim Kaczyński, Tusk czy ktokolwiek inny, spotyka się z poparciem 95 albo więcej procent Polaków. Nikt nie ma wątpliwości, że zakładników trzeba odbić, sprawców terrorystów ukarać. Tak by to dokładnie wyglądało. Tak wygląda to w Izraelu, tak wyglądałoby w Polsce. Taki dylemat miał Izraela i rozstrzygnął go tak, jak każde inne państwo by to zrobiło. Panie Henryku, nie zgadzam się z tym, co pan powiedział, że naród, zarzucanie Izraelowi posługiwanie się metodami nazistów, hitlerowców jest absolutnie nie fair, jest kontrfaktyczny, jest skrajną demagogią. Nikt nie buduje obozów koncentracyjnych, nikt nikogo nie wsadza do pociągów, do bydlęcych wagonów i nie morduje w komorach gazowych, więc po prostu to jest nonsens, przepraszam. Panie Karolu, zgadzam się. Pan słusznie przypomina. 2 tygodnie po tym moim wywiadzie z Ichszakiem Rabinem, Rabin, Szymon Perez i Jaser Arafat stanęli razem z Billem Clintonem na trawniku w ogrodzie różanym Białego Domu, podpisywali porozumienie pokojowe. Ono nie było łatwe do wynegocjowania. Tam była nawet symbolika trudna. Bill Clinton musiał do ostatniej sekundy prosić, wzywać do Rabina, żeby ten podał dłoń Arafatowi, którego uważał po prostu za terrorystę. Zrobił to, uważał, że sytuacja tego wymaga i cała trójka rok później dostała pokojowego Nobla, zasłużenie. Arafat nie wytrzymał, jak mówię, wrogowie. Ja rozmawiałem także wtedy z Netanyahu, który powiedział, że to w 1993 roku, że to porozumienie absolutnie nie ma sensu, że uderza w żywotne interesy narodu izraelskiego, więc on będzie zwalczał ze wszystkich sił, więc potem byli ekstremiści po obu stronach, ale generalnie co do zasady ja mówię, że porozumienie jest możliwe, jeśli tylko Palestyńczycy po pierwsze sprzeciwią się Hamasowi, po drugie i Hezbollahowi, drugiemu ugrupowaniu terrorystycznemu, ale przede wszystkim uznają państwo, prawo Izraela do istnienia. Jakkolwiek, jak długo będą żądali i dążyli do unicestwienia Izraela i jak długo będą dążyli do zniszczenia Izraela i będą żądali wszystkiego, tak długo zostaną z niczym. Jak mówię, nie Izrael jest powodem, dla którego istnieje antysemityzm, to ale antysemityzm jest powodem, dla którego musi istnieć Izrael. Kto finansuje Hamas, pyta pani Grażyna. Iran, zasadniczo Iran, niektóre inne, Katar, także Rosja, w sensie pomaga im propagandowo. Iran wejdzie do gry i koniec gry. No nie sądzę. Po pierwsze też odróżniłbym Iran od społeczeństwa irańskiego. To było bardzo ciekawe. Tuż po tym ataku Hamasu na Izraelczyków władze w Teheranie próbowały skłonić przeciętnych Irańczyków do udziału w antyizraelskich i antyamerykańskich demonstracjach. Na placu, jednym z placów w Teheranie wymalowano izraelską wielką flagę i kazano obywatelom po niej łazić. Gdy paru to zrobiło, wszyscy inni zaczęli na nie krzyczeć i ich potępiać. Gdy w ramach tak zwanej, jak się nazywa, oprawy na jednym ze stadionów Teheranu w czasie meczu piłkarskiego pojawiła się flaga palestyńska, izraelscy kibice też przeciwko temu protestowali, więc oczywiście, że gdyby władze w Teheranie mogły zniszczyć Izrael, to by zniszczyły, ale ja bym na ich serdecznie odradzał, że podnoszenie ręki na Izrael, bo myślę, że samoloty izraelskie natychmiast by ruszyły i dokonały zniszczeń w trwającym od dawna programie irańskim programie budowy broni jądrowej i zadaliby temu krajowi straszne straty. Na Bliskim Wschodzie rozpoczęłaby się straszliwa wojna. Ofiarami padliby Żydzi, reprezentanci wspaniałego, dumnego narodu perskiego, Irańczycy, więc oby do tego nie doszło. Trzeba się modlić o pokój w Izraelu. Wydaje mi się, że to jest dobra puenta. Módlmy się o pokój w Izraelu, o to, żeby nie ginęły palestyńskie dzieci, o to, żeby Izraelczycy, w tym izraelskie dzieci, wróciły do swoich domów. Muszą przeżywać potworną gehennę od prawie miesiąca. Pani Ewo Gliksmasz, dziękuję, szacunek dla pani. Serdecznie państwa pozdrawiam. Jak mówię, jutro kwartet polityczny, jutro piątek, tak, sobota Marek Belka, niedziela Aleksander Smolar, w poniedziałek Malwina Dziedzic, a ja żegnam się z państwem do przyszłego czwartku. Wszystkiego dobrego, do widzenia.